Miłość jest silniejsza niż śmierć, a doskonała miłość usuwa wszelki strach i wszelką bojaźń. I Bóg ci nie dał ducha strachu, ale dał ci ducha mocy i ducha miłości. Jeżeli szukasz doskonałej miłości, to ta doskonała miłość jest w Jezusie, jest na krzyżu. Tam objawiła się doskonała miłość. Jeżeli szukasz doskonałej miłości, to ona jest w Ojcu, bo ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jest może tutaj osoba, która ma prawe oko, coś chore. Nie wiem, czy jest tak. Prawe oko. Coś z prawym okiem, jakikolwiek problem. Kto jeszcze? Takie osoby. Ugleta, będziesz się modliła. Kto jeszcze? Jeżeli ktoś to widzi, jeżeli ktoś na wizji teraz, ktoś z osób, które nas oglądają, ma problem z prawym okiem, chce, żebyś położył rękę na swoim prawym oku. Ojcze, w imieniu Jezusa, na podstawie tego, co się stało na krzyżu Golgoty, bierzemy autorytet nad tą chorobą i niemocą związaną z prawym okiem. Ojcze, przyjmujemy tą informację, słowa wiedzy, Ojcze, teraz. Ja teraz nakazuję, aby każda choroba związana z prawym okiem u ludzi, którzy nas oglądają, zniknęła w imieniu Jezusa. Oczy macie być zdrowe. My usuwamy każdą chorobę, każdą niemoc. My ustanawiamy powstanie nerwów w miejscu, gdzie ich nie było, albo gdzie zostały zerwane przez potężne imię Jezus. Potężne imię Jezus. Hallelujah. Hallelujah. Przejdźcie tutaj na bok do modlitwy. Wszyscy ustańcie z boku, sobie tam do Beaty podchodźcie, ona będzie na was kładła ręce.